Dzień dobry. W sobotę 8 czerwca 2024 roku witam Was wszystkich bardzo serdecznie i zapraszam do refleksji nad Słowem Bożym. Najpierw czytam słowo z Psalmu 27. Choćby ojciec i matka mnie opuścili, Pan jednak mnie przygarnie. I słowo z listu apostoła Pawła do Galacjan, 4 rozdział. Paweł napisał: Chociaż stan mój cielesny wystawił was na próbę, to jednak nie wzgardziliście mną ani nie plunęliście na mnie, ale mnie przyjęliście jak anioła Bożego, jak Chrystusa Jezusa. Moi drodzy, powtórzę jeszcze Psalm 27, 10 werset. Choćby ojciec i matka mnie opuścili, Pan jednak mnie przygarnie. Moi drodzy, kiedy słyszę to słowo, to często przechodzi mnie dreszcz, no bo chyba nie wyobrażamy sobie takiej sytuacji, że matka lub ojciec mogliby zostawić swoje dziecko. Niedawno obchodziliśmy Dzień Dziecka, niedawno obchodziliśmy Dzień Matki, przed nami Dzień Ojca. I wydaje się, że to słowo jest naprawdę bardzo trudne, szczególnie kiedy no teraz te dni przeżywamy. Ale wiemy, że takie rzeczy też dzieją się na świecie i takiego przykładu używa psalmista, który jest poruszony, który wie, że bez względu na wszystko, bez względu nawet na tak trudne okoliczności życia, Pan Bóg zawsze będzie z nim. Moi drodzy, żeby wypowiedzieć takie słowa, myślę, że trzeba przejść naprawdę wiele różnych rzeczy w życiu, trzeba nabrać doświadczenia, trzeba być doświadczonym, bo te słowa naprawdę dużo ważą. I dzisiaj chciałbym życzyć każdemu z nas, żebyśmy nabrali czy mieli taką świadomość i pewność, że Wszechmogący Bóg jest właśnie Bogiem, który choćby nie wiem, co się stało w naszym życiu, jak nisko byśmy nie upadli, jak ciężkich rzeczy byśmy nie doświadczyli, zawsze jest obok nas i nigdy nas nie odrzuci. Moi drodzy, tego Wam życzę dzisiaj o poranku, na każdy kolejny dzień. Tej niesamowitej pewności, błogosławieństwa i co się z tym wiąże, pokoju w sercu, dlatego że mając tę świadomość, wtedy możemy iść nawet przez te najtrudniejsze, najciemniejsze chwile w naszym życiu. Obecności Boga w każdym dniu życzę każdemu z nas. Zostańcie z Bogiem i miejcie wspaniały dzień.